Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest jajeczko w naturalnym środowisku, czyli w gnieździe. Zapraszam do oglądania. Ja wybrałam bejce w kolorze orzech ciemny, ale tutaj sprawdzi się bardzo fajnie każda brązowa bejca. Zaczynam od malowania bejcą drewnianej nóżki, a następnie w tej bejce, która mi została, farbuję wełnę drzewną. Jajeczka, które wybrałam do pracy, najpierw szlifuję, a następnie maluję podkładem akrylowym. Gdy podkład wyschnie, część jajek maluję na brązowo farbą akrylową. Pozostałe jajka maluję na biało. Serwetki wyrywam gąski i kaczuszki, następnie serwetkę rozwarstwiam i przyklejam do jajka klejem do dekupaż. Starym postrzępionym pędzelkiem gąbkowym i brązową farbą, która jest mocno rozwodniona, maluję jajeczko. Plastikowy pojemniczek posłuży mi za bazę gniazda. Usuwam sobie ten rand, który jest mi niepotrzebny, a następnie pojemniczek oklejam wcześniej zafarbowaną wełną drzewną.
Po wyścieleniu gniazda sizalem i piórkami przyklejam je do drewnianej nóżki. Na tym etapie zarówno gniazdo, jak i nóżka nie są polakierowane, dlatego że zależy mi, aby brązowa bejca zabarwiła nieco białą farbę, którą teraz bielę pracę. Po wyschnięciu farby zabezpieczam pracę lakierem. No i nóżkę lakieruję tradycyjnie, natomiast lakierowanie gniazda pędzelkiem byłoby uciążliwe, więc polecam lakier w sprayu. Kiedy wszystko jest już suche, układam jajeczka w gnieździe i praca gotowa. Listę użytych materiałów jak zwykle zostawiam Wam w opisie filmu. Pięknie dziękuję za Waszą uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału.